Halo, halo, tu Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Chyba w Małpim Gaju. Nadajemy audycję prosto z Małpiego Kraju. Lekarz weterynarii, ornitolog, założyciel Ptasiego Azylu. Od dekady dyrektor warszawskiego ZOO. Zapraszam Was na rozmowę z Andrzejem Kruszewiczem. Panie Andrzeju, jesteśmy w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Za nami pawiany. Pawiany i kaczka, która niewątpliwie będzie nam co jakiś czas przerywała. No to i kaczorek ma. Tak, kaczorek. Tak. Chciałam się zapytać, skąd zamiłowanie do przygody i przyrody? Bo wydaje mi się, że te dwa elementy są ze sobą absolutnie połączone. Tak, rzeczywiście od dzieciństwa miałem skłonności do takich wypraw różnych. Nie zawsze koledzy chcieli ze mną chodzić, więc chodziłem sam. Na początku trochę się bałem, a potem przestałem. I lubię takie samotne wyprawy rzeczywiście. I wtedy się odkrywa różne ciekawe zjawiska, zwierzęta. I wtedy są też przygody. Może to za sprawą makatki, którą miał Pan powieszoną najprawdopodobniej, ja strzelam, nad łóżkiem albo gdzieś w pokoju, w jakimś magicznym miejscu. Obok łóżka. No i to ta makatka, takie przyrodnicze i leśne zamiłowania wzbudziła? Tak, bo to był las, taki bajkowy las i w nim były ptaki. I mało tego, te ptaki były dość realistycznie przedstawione, także gatunki dawało się rozpoznać. I no to były takie inspiracje, jak dziecko przed zaśnięciem albo w razie choroby jakiejś, no to zawsze to tam ten mózg pracował. I to na pewno miało wpływ. Zresztą mam tę makatkę, nie została zmarnowana. No ale wracając jeszcze do miejsca zamieszkania. To blokowisko było na peryferiach Białegostoku. Dzielnica Antoniuk, teraz tam już się rozbudowało, ale to był przedostatni blok przed takimi otwartymi łąkami, rzeką Białką, która wtedy była dość nieczysta i tam pasły się krowy, konie. I właściwie od razu była dzicz, plus takie ruderalne, różne dziwne rzeczy, takie składowiska różnego gruzu z budowy, dołki z żabami. Od razu była przyroda. Mało kto tam chodził, a ja sobie tam znalazłem miejsce. Czy zwierzęta bywają złośliwe? Bo tak trochę wejdę na temat pawianów, które trochę mi się z tą złośliwością kojarzą. Złośliwość jest związana z inteligencją, więc tam, gdzie jest inteligencja, może pojawić się złośliwość albo zrobienie komuś żartu, bo poczucie humoru też jest związane z inteligencją. U pawianów z całą pewnością doszukamy się i poczucia humoru, i złośliwości, ale w grupie takie złośliwe zachowania są zawsze tonizowane przez przywódcę. Nasz przywódca już jest takim bardzo, bardzo starym jegomościem. Czy zwierzęta Pana rozpoznają i czy Pana lubią? Niektóre rozpoznają, niektóre lubią, ale ja nie zabiegam o ich względy. Opiekun, który bezpośrednio zajmuje się zwierzętami, ten powinien mieć takie bardziej zażyłe relacje. Kiedyś tak było, że dyrektorzy to się pokazywali w telewizji ze zwierzątkami oswojonymi. Teraz to by było takim nietaktem trochę. Opiekun ma mieć zażyłe kontakty, dyrektor ma organizować pracę opiekunom i świat zwierząt tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi i taka jest moja rola. Ale jak mnie ktoś rozpoznaje, to jest to miłe. A czy dzięcioła boli głowa od stukania w drzewo? Okazuje się, że wcale nie. I chodzi o to, że dziób dzięcioła połączony jest z czaszką, nie tak zwykłym takim stawem, czyli nie ma tam też zrośnięcia, tylko one są jakby na mijankę. I pomiędzy dziobem a czaszką jest bardzo silne więzadło i te wszystkie wibracje przy kuciu przenoszą się na to więzadło. Jak sprężynka trochę działają. Dokładnie tak, a mózg jest zabezpieczony. To ktoś to zbadał, ale nie zostało to docenione, a ja jestem zafascynowany takimi badaniami. Sowa mądra głowa, prawda, czy nie? To niemożliwe. Sowa ma oczy skierowane do przodu, ma taką twarz, no może trochę podobną do ludzkiej. I myślę, że to stąd się wzięło, ta mądrość. Poza tym nic nie gada, tylko patrzy. Ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to właściwie są tam oczy, uszy i niewiele więcej. Czy zwierzęta mają swój język komunikacji i czy obgadują ludzi? Tutaj mówię o tych zwierzętach w zoo. Oczywiście mają swoje sposoby komunikowania się. Są to rozmaite sposoby, także niewerbalne, ale ludzi raczej nie obgadują, mogą się jedynie ostrzegać, że ktoś tam coś się dzieje, bo one mają komunikaty też międzygatunkowe. Oczywiście nawet nasze ptaki, jeżeli w lesie pojawi się kuna, pies czy kot, to ptaki się komunikują i ostrzegają.
ale tutaj nie mają po co obgadywać, bo są zadowolone. Obgadywanie nie jest miłe, więc one się starają być miłe. Dlaczego mówi się ptasie zaloty? No, ptasie muszki też się mówi, ale ptasie zaloty, no one są bardzo wyraziste. Ptaki są wzrokowcami, tak jak i my. W związku z czym to, co samiec pokazuje samicy, dla nas też jest oczywiste, że o co jemu chodzi. A jak samica daje sygnał samcowi, to dla nas też jest to oczywiste, o co jej chodzi. Więc te ptasie zaloty są łatwe do obserwowania, bo ptaki są wzrokowcami, tak jak my ludzie, ale jednocześnie te sygnały są takie przesadne momentami, teatralne. Taki paw tokujący, czy bażant. No ale to też właśnie o to chodzi, w tych zalotach, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czym w okresie godowym ptaki uwodzą? Czym samce uwodzą samice? Oczywiście urodą, ale ta uroda musi nieść ze sobą jakiś ładunek czegoś praktycznego, bo nie chodzi tylko o względy estetyczne, musi w tym być jeszcze coś i bardzo długo ludzie o tym nie wiedzieli. Darwin też opisywał, że samice tylko podziwiają wdzięki samców. Następni różni wielcy zoologowie też widzieli w tym tylko dobór płciowy na zasadzie urody, ale tak naprawdę dopiero w XX wieku ktoś stwierdził, że przecież to niemożliwe, że musi w tym być jakiś ładunek czegoś praktycznego. I oczywiście ta uroda jest związana z witalnością, z siłą, odpornością. No bo czyli taki, z takim silnym i mocnym potomstwem. Tak jest, bo taki samiec, żeby wykształcić takie ozdoby jak pawi ogon, to musi być bardzo silnym samcem, bo ta ozdoba nie ułatwia mu życia, nie ułatwia mu zdobywania pokarmu, ucieczki przed drapieżnikiem, nie ochroni go przed zimnem ani wiatrem. Ta ozdoba jest tylko takim obciążeniem dodatkowym dla samic, dającym sygnał: zobaczcie, wszyscy mają kłopoty z przeżyciem, a ja nie. A ja mogę być silny i piękny. A ja mogę mieć cabrio czerwone z przyspieszeniem w 3 sekundy do setki i quadro muzyka i co mi zrobicie. Więc to jest ten sygnał. Jestem super samcem. I ten sygnał tak naprawdę bardzo długo nie rozumieliśmy tej informacji, dopóki w latach 80. ktoś nie powiedział wprost, że to samice dokonują wyboru. U ludzi zresztą też, tylko to jest inaczej, trochę niesprawiedliwość pewna jest u ludzi, ale samice dokonują wyboru i dlatego te ozdoby rozwinęły się u samców, bo samce konkurują między sobą, ale konkurują o względy samic, a samica wybiera tego, który jest najpiękniejszy, z tym, że jak ten najpiękniejszy wygląda, tak jak ten kaczorek tutaj nam ciągle dodaje dźwięki, my widzimy tylko część jego ozdób. Tak naprawdę ozdoby takiego ptaka ukryte są w świetle ultrafioletowym, którego my nie widzimy i nie rozumiemy. A ptaki widzą siebie w ultrafiolecie. Dla nas gawron to jest czarny ptak, ale gawron nie jest czarny. W oczach innego gawrona lśni wszystkimi barwami tęczy. Niesamowite, niesamowite to jest. Nie wiedziałam o tym, że one w ultrafiolecie. Ptaki widzą też podczerwień, mają zmysł magnetyczny. Ptaki są ogólnie rzecz biorąc obłędne pod wieloma względami. A co ptaki robią przed snem, kiedy zamykają te oczy i już nic nie widzą? Jeżeli ptak śpi, to z reguły jedną nogę chowa w piórka i śpi na jednej nodze. To ma czemuś służyć? Chodzi o dociążenie takiego układu stabilizacyjnego. Więc ptak siada tak, żeby dociążyć ten układ stabilizacyjny i wtedy śpi na jednej nodze bez wysiłku, bo tam cały ciężar jest wtedy na kościach i ścięgnach, czyli na tkankach, które się nie męczą. Ale też te ptaki, które szybują bardzo długo jak bociany, mają podobny układ taki stabilizacyjny w skrzydłach. Więc po prostu za trzaski, bez wysiłku, szybuję sobie 500 km w ciągu dnia, 10 tysięcy na południe od Sahary. To musi być bajka. Co by pan robił, gdyby pan nie pracował w zoo? Gdybym nie pracował w zoo, to bym po prostu leczył ptaki albo badał naukowo różne aspekty ich biologii. Najbardziej fascynujące zwierzę albo ptak, z jakim pan się spotkał oko w oko? Ptak to także zwierzę, ale oko w oko. Myślę, że największą dla mnie taką dziwną przygodą to był nasz pelikan. Pelek dostał na imię. Jajko było znalezione gdzieś tam w słomie zimą, nikt nawet nie wiedział, czyje to jajko. Włożyłem je do inkubatora, no i po miesiącu zaczął się wykluwać. I tak nie rokował specjalnie nadziei, bo ten wydłubał jakąś tam dziurkę malutką, ale coś taki był mało żywotny, więc mu pomogłem troszeczkę odłupywać te kawałki skorupki i nasze oczy się spotkały. On na mnie tak spojrzał, bardzo rozumnym okiem, no i zrozumiałem, że muszę mu pomóc. No ja byłem dla niego i tatusiem i mamusią, bo ja z nim rozmawiałem, byłem pierwszą istotą, która go
przyjęła na świat. No, w ogóle spotkaliśmy się, zobaczył mnie. Więc dla niego byłem ojcem i mamusią w jednym. No i takim brudatym tatusiem byłem dla niego i mamusią. I w sumie nasza współpraca była zadziwiająca, dlatego że ja nie rozumiałem inteligencji pelikanów. Po odchowaniu tego jednego pelka byłem po prostu pod wrażeniem tego inteligencji, skłonności do dowcipów. On mi na przykład z biurka zabierał różne rzeczy i gdzieś chował. Ale zawsze było wiadomo, że to on. Dlatego, że on cały czas gdzieś tam troszeczkę popuszczał po kropelce trochę swoich odchodów, bo ptaki tego nie kontrolują. Więc zawsze był szlak, że to był on. I zabierał mi długopisy i różne inne rzeczy z biurka. Ale też na przykład straszył praktykantki. Celowo otwierał dziób, straszył ja. One się bały, jemu się to podobało. No ogólnie miał poczucie humoru i ciągle jest, jak i mnie rozpoznaje, mnie i przychodzi. No właśnie chciałam powiedzieć, że Pelek na pewno pana rozpoznaje i tym okiem, w związku z tym, że to pierwsze spojrzenie na świat było spojrzeniem przez dziurkę od jajka na pana, na pewno tym okiem tam mruga. Też mam takiego żurawia, którego wychowywałem od jajka. On zaczął do mnie piszeć mniej więcej na 2 dni przed otwarciem się tego jajeczka. Więc też rozmawiałem z nim i też potem mieliśmy bardzo zażyłe kontakty. W tej chwili straszy czasem ludzi, którzy wchodzą do niego na wybieg, ale on wie, że ja się go nie boję. Więc. A kiedy jest ten moment, w którym no, trzeba to maleństwo odstawić? I zaczyna się taki młodzieńczy wiek, bo rozumiem, że jak się to jajeczko ogrzewa, potem się wykluwa ten mały ptaszek, potem on się uczy wszystkiego, no ale jak już się nauczy, nabierze tej wiedzy, tego doświadczenia, no to przychodzi taki moment, że on musi zacząć być samodzielny. Kiedy się odstawia takiego ptaka, żeby on był coraz bardziej samodzielny? No takim momentem to jest koniec wzrostu piór, to jest taki umowny fragment życia, kiedy ptak zacząłby latać. No i z pelkiem to się nie udało, bo myśmy go oddali do grupy pelikanów, a on tam nie jadł, nie pił, stał w kącie. On był tak przywiązany. Był w depresji. Jak do niego przychodziłem, to on mi wyraźnie dawał sygnały, że go z jakimiś takimi brzydkimi ptaszorami zamknął. I musiałem mu to tłumaczyć i to był zabierany, był z powrotem do azylu. Pelku, nie martw się, wszystko będzie dobrze, tak. Będę cię odwiedzał. Ja go tam odstawiałem, myślę, że ze 12 razy, zanim jakoś rozumiał, że to jest jego miejsce. To tak jak do przedszkola by szedł i on po prostu miał ten okres buntu. To tak samo. Jak dzieci potrafią rękoma o podłogę walić, no to Pelek po prostu wracał jak bumerang z pana. Tak, to było kilkanaście razy, zabierałem go, bo był w depresji, nie jadł i nie pił, więc ale to już w końcu jest tam w grupie. Zaprzyjaźnił się z innym pelikanem oswojonym, zresztą też przeze mnie wychowanym i jest dobrze. Dlaczego mówi się ptasi móżdżek? To wynikało z niedoceniania inteligencji ptaków. Kiedyś jakiś Niemiec zajrzał do ptasiego mózgu, stwierdził, że tam nie ma istoty szarej, czyli ptaki nie mogą być inteligentne, ale nie zastanowił się nad tym, że ptaki mają mózg o bardzo pierwotnej budowie, zupełnie innej niż nasz. I ptaki mają mózg szybszy, krótsze neurocyty, wszystko jest ciasno spakowane, no bo przecież ptak musi latać, nie może mieć dużej głowy. To jest mózg wyższej generacji. W każdym razie ptasi móżdżek, proszę pani, ptasi móżdżek potrafi wystartować ze wsi Waniewo, polecieć na południe od Sahary, nie pytając nikogo o drogę, spędzić tam pół roku i potem wrócić do tej samej wsi na ten sam daszek i nie pyta o drogę. A czasem ludzie stoją, siedzą w pociągu, pytają, czy na pewno jest to pociąg do Częstochowy, a już siedzą w tym pociągu, więc czasem są śmieszne rzeczy. Ale czy one mają topografię terenu, po prostu jakąś mapę wbitą w tą głowę? Czy one się na przykład zapachami kierują? Zapachy dopiero od niedawna odkryliśmy, nie wiedzieliśmy, że ptaki mają w ogóle węch. Pisało się w książkach, że nie mają, ale ptaki mają GPS, mają magnetyczny system naprowadzania i to właściwie taki różne rodzaje tego w jednym gatunku można spotkać. Widzą ultrafiolet, widzą podczerwień, lecą wysoko, tak jak buciany, to właściwie byśmy ich nie widzieli praktycznie, więc one widzą ten teren zupełnie inaczej, niż nam się to wydaje. Ptaki nas jeszcze zadziwią. I to jak o tych ptakach tak dużo mówiliśmy, to jakim ptakiem chciałby pan być? Więc ja znam bardzo dużo ptaków. Podróżowałem za nimi po świecie i mam takie dni, że czuję się jak orzeł, a mam taki, że czuję się jak kaczka, taki właśnie kaczorek. Ale gdybym miał wybrać jednego ptaka, myślę, że z sójką bym mógł zostać. Dlatego, że byłby to taki kompromis pomiędzy inteligencją a urodą. Piękny ptak, bardzo inteligentny, ale ustępuje inteligencji, powiedzmy, wronie, siwej czy krukowi. Ale jak się ją bliżej pozna, to człowiek będzie zachwycony jej poczuciem humoru i urodą. A z czego ulepiony jest Andrzej Kruszewicz? Z jakiej gliny?
z normalnej gliny jestem ulepiony. Tyle, że do tej gliny... Ale na pewno jest tu ciekawość świata, zamiłowanie właśnie do tej przyrody. No to jest właśnie ta glina z dodatkiem takim tajemniczo-czarodziejskim. Ktoś mi tam coś dorzucił do tej gliny. Rola współczesnych ogrodów zoologicznych w ratowaniu ginącej fauny jest dla większości społeczeństwa praktycznie niezrozumiała. Przeciętny obywatel naszego kraju wyobraża sobie, że dyrektor to jest taki facet, co to jeździ po świecie, łapie różne zwierzątka i potem pokazuje je w klatkach za pieniądze. No tak było kiedyś. Kiedyś tak rzeczywiście było, mniej więcej 100 lat temu. Teraz też są bilety wstępu, no bo z tego w jaki sposób wspieramy, ale wspieramy hodowlę zagrożonych gatunków. To jest najważniejszy filar naszego funkcjonowania. To dzieje się w sposób niezwykle skoordynowany i tą ochronę gatunków przez ogrody zoologiczne dzielimy na dwa sposoby. Ex situ, czyli poza miejscem naturalnego występowania, czyli właśnie w zoo, ale także in situ, czyli w miejscu występowania naturalnego. I te dwa sposoby działania muszą się ze sobą uzupełniać. Na przykład my hodujemy bażanty annamskie, czyli teraz to już będą się nazywały wietnamskie, bo wyginęły w naturze, ale już rząd Wietnamu chce u siebie stację hodowli i chce ten gatunek przywrócić. Podobnie było z końmi przewalskiego, zresztą jak sobie tak przejdziemy po ogrodzie, to większość ssaków są to gatunki bliskie wymarcia albo zagrożone. No może za wyjątkiem pawianów, ale one są tutaj ze względów tradycyjnych, no bo nie ma co z tym stadem zrobić. I niech sobie będą, nawet ze względów edukacyjnych tu prowadzimy różne obserwacje. Prowadzimy obserwacje u naszych szympansów nad altruizmem. W naturze nie do zrobienia, a tutaj można zrobić warunki eksperymentalne, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków, których no, nie dałoby się zdobyć przy obserwacji w naturze. Więc ta hodowla zagrożonych gatunków to jest podstawa. Są grupy hodowlane poszczególnych gatunków. Ja jestem w grupie hodowlanej nosorożców pancernych, a także prowadzę księgę rodową turaków. I to zarządzanie populacjami dzieje się na różnych poziomach. Te, które wymagają najmniej pracy, to jest tak zwany monitoring gatunku, potem jest prowadzenie księgi rodowej, a potem jest komitet hodowlany z lekarzem, z ludźmi, którzy mają doświadczenie. I jeśli bym sobie wymyślił, że chcę mieć orangutany, to koordynator hodowli orangutanów zapytałby mnie, jakie mam warunki. A jeżeli powiedziałbym, że jeszcze nie mam, tylko chcę zrobić, to pokaż plany. Tak było z naszymi szympansami i gorylami. Analizy planów, potem były wskazówki, co należy zmienić, potem były dwie wizyty w trakcie budowy, no i potem już przy odbiorze też jeszcze był ktoś z tego komitetu. Więc jest to bardzo skomplikowane i nie ma tutaj dowolności. I w większości wypadków przy tych rzadkich zwierzętach my nie jesteśmy właścicielem tych zwierząt. Właścicielem jest grupa hodowlana, a my tylko wspieramy i współpracujemy ze sobą. Drugi filar jest to edukacja. Zobaczymy wszędzie tablice informacyjne, ale także prowadzimy lekcje. W momencie, kiedy na początku września otwierają się szkoły i otwieramy możliwość zarezerwowania sobie lekcji, to w ciągu 2 tygodni nauczyciele rezerwują lekcje aż do czerwca. Ta edukacja to są także praktyki, to są także prace tutaj różne, które powstają w ramach praktyk. I kolejny filar, trzeci, to jest nauka. Tutaj dzieje się bardzo dużo. Ostatnio nad rozrodem słoni, także nad szympansami i tym altruizmem. Właściwie wiele zwierząt i za życia, i po śmierci spełniają bardzo ważną funkcję naukową. Czwarty filar to jest to, co widzi przeciętny Kowalski przychodząc do zoo. To jest rekreacja. Kowalski chce zielonej trawy, uśmiechniętych zwierząt, zwierząt młodych, żadnych starych zwierząt, będzie pisał skargi, jak zobaczy stare zwierzę. Bez względu na pogodę zwierzęta mają być na zewnątrz, mają się uśmiechać, bo ostatnio mieliśmy skargę, że ktoś był z dzieckiem, dziecko chciało zobaczyć żerafę i nie zobaczyło, bo pawilon zamknięty, żerafa była w środku. A tak to czasem bywa. Zwierzęta mają swoje prawa, to jest ich życie, my im stwarzamy świat, w którym one mogą sobie zadbać same o komfort termiczny, psychiczny, nie chcą się pokazać, jest za duże słońce, idą do cienia, jest za zimno, idą do środka. To jest ich prawo i dzięki temu mają zapewniony tak zwany dobrostan. Nasze warszawskie zoo ma jeszcze 5. filar, jest wyjątkowy w skali Europy, ale przykład jest bardzo pozytywny i zaczynają inne ogrody już o tym myśleć. Ten 5. filar to jest rehabilitacja dzikich gatunków zwierząt i tutaj mamy 2 ośrodki rehabilitacji u nas w zoo. Jeden jest to ośrodek CITES, który przyjmuje wszelkie zwierzęta porzucone, przemycane, skonfiskowane. Ostatnio skonfiskowano 14 kg pijawek.
w autobusie jechały z Ukrainy. Więc zostały skonfiskowane, są u nas pod naszą opieką. Potrzebujemy ochotników do ich karmienia. Gdyby ktoś chciał się zgłosić, to zapraszamy. Śladem po karmieniu pijawki jest piękny znaczek Mercedesa na skórze, więc warto nad tym się zastanowić. I mamy azyl dla ptaków. Moje marzenie od dziecka, chciałem spełnić to marzenie, mieć szpital dla ptaków. No już teraz tego szpitala praktycznie nie prowadzę, mam tam następczynię. Tych uczniów, których tam wyszkoliłem, było bardzo dużo i ci uczniowie poszli w Polskę, pozakładali własne ośrodki rehabilitacji. Teraz jest już około 70 takich ośrodków w Polsce. Nasz jest największy, przyjęliśmy w ubiegłym roku 6,5 tysiąca pacjentów. Czyli więcej niż pozostałych 70 ośrodków razem wziętych, a prowadzi go pani doktor Czujkowska. Rzeczywiście bardzo dobrze to robi, jest bardzo dobrym lekarzem, ale no nie mogę czuć zazdrości, bo proszę Państwa, marny to mistrz, którego uczniowie nie przerastają. Panie dyrektorze, panie Andrzeju, mam tu dla pana niespodziankę. Ja się chowam za kamerę i tam będę zadawała pytania. Kręcić w prawo czy w lewo? Siła marzeń. Gdybyś spotkał 5-letniego siebie, co byś sobie powiedział? Cześć. Staraj się pomijać przeciwności losu, a będziesz szczęśliwym człowiekiem. Najważniejsza prawda, której nauczyłeś się w podróży, to? Cieszyć się tym, co mam i cieszyć się drobnymi rzeczami. Jakie jest twoje wewnętrzne zwierzę? Szczygieł. Gdzie lub w czym odnajdujesz spokój? Pracując we własnym ogrodzie, gdzie mam swoje zioła i wchodzę tam tylko na bosaka. Pytanie. Który kraj przecina południk zerowy? A. Wielka Brytania. B. Niemcy. C. Portugalia. Wielka Brytania. Który z Polaków należał do pierwszego w historii Towarzystwa Geograficznego? A. August Poniatowski. B. Jan III Sobieski. C. Edmund Strzelecki. Strzelałbym w króla Sobieskiego. Wszystko poprawnie. Przyszedł czas na wyzwanie. Wyzwanie językowe. Raz, dwa, trzy, szybko czytamy. Grzegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmiot gromko grzmiał, grożąc grzesznikom. Brawo! Sprawdzamy pana koordynację. Już? Prywatna wyspa czy lot w kosmos? Prywatna wyspa. Jajko czy kura? Jajko. Serce czy rozum? Rozum. To jest konkurencja, w której bawimy się obydwoje, proszę uprzejmie. No więc zobaczymy, co się zdarzyło i czego nie chce pan widzom powiedzieć. Czy kiedykolwiek zapomnieliście o umówionym wcześniej spotkaniu? Zdarzyło się. Czy kiedykolwiek zapomnieliście zapłacić mandat? Czy kiedykolwiek wsiedliście w pociąg w złym kierunku? Ja nigdy. Nie, nigdy. Wygląda na to, że jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. Ja chciałabym pięknie podziękować za wizytę w ogrodzie, a Was, kochani, zaprosić do oglądania odcinka. A tam krogulec się kręci. Książkę napisałem. No, nie jedną, chyba z 30. 40. Słoń był w środku i skarga, żeby zwrócić za bilety. No więc odpisałem, że kiedyś byłem na rybach, kupiłem kartę wędkarską i nic nie złowiłem.